mniej chemii, sprzątanie domu, wykonując każdego dnia takie czynności jak mycie podłogi, mycie naczyń czy też pranie brudnych ubrań. Mamy w zwyczaju zużywać przy tym ogromne ilości chemii gospodarczej. Jednak produkty te, niejednokrotnie szkodliwe dla naszego zdrowia, można w nieskomplikowany sposób zastąpić naturalnymi, takimi jak ocet, soda oczyszczona czy też zwykła cytryna. Właśnie przy pomocy takich naturalnych produktów skutecznie sprzątały domy nasze matki i babcie. To, że żyjemy w nowoczesnych czasach, nie oznacza, że musimy rezygnować ze wspaniałych dobrodziejstw stosowania produktów naturalnych. Powinnaś się tym zainteresować, zwłaszcza jeśli jesteś matką, ponieważ ograniczenie stosowanej przez ciebie chemii pozytywnie wpłynie na zdrowie i bezpieczeństwo twoich dzieci. Mniej chemii, higiena osobista. Prawda jest taka, że każdego dnia zaburzamy naturalną równowagę naszego organizmu stosując produkty, które wpływają na pH naszej skóry. I choć na niektórych z nich deklaruje się poziom pH 5,5, czyli na poziomie naszego ciała, to trzeba przyznać, że tylko nieliczne można w 100% nazwać ekologicznymi. Należy też wspomnieć, że każdego dnia mamy w zwyczaju używać mnóstwo chemii, wykonując tak prostą czynność, jaką jest dbałość o higienę osobistą. I tak stosujemy produkty zawierające substancje toksyczne, metale ciężkie czy też takie, które są pochodnymi ropy lub aluminium. Stosowanie takiej chemii nie pozostaje bez znaczenia dla naszego organizmu. Substancje te dostają się do naszego ciała przez pory i błony śluzowe, a następnie generują trujące toksyny. Na dłuższą metę może doprowadzić do tego, że zapadniemy na jakąś poważną chorobę, a w krótszym czasie mogą ujawnić się problemy ze skórą, wystąpić alergie, cysty i tym podobne nieprzyjemne symptomy. Jakich produktów naturalnych możesz używać, by ograniczyć ilość stosowanej chemii? Poniżej znajdziesz niektóre z nich. Szampony. Trzeba przyznać, że dobry szampon cieszy nas pięknym zapachem i przyjemną konsystencją. Musisz jednak wiedzieć, że nie można uzyskać takich właściwości bez zastosowania szkodliwej dla organizmu chemii. Często bywa, że używanie takich szamponów pozostawia nasze włosy w bardzo dobrej formie, ale na o wiele krótszy czas. Włosy brudzą się i przetłuszczają o wiele szybciej, więc ponownie trzeba zastosować szampon ze szkodliwymi dla włosów substancjami i tak zamyka się błędne koło. Co możesz zrobić, by ograniczyć ilość używanej chemii? Polecamy używanie szamponów naturalnych, zawierających naturalne składniki, takie jak saponina czy kokos. Bardzo dobre rezultaty przynosi również mycie włosów bez użycia jakiegokolwiek szamponu. Mydła. Wśród składników zawartych w mydłach znajdują się szkodliwe detergenty. Oddziałują one negatywnie na naszą skórę, która ulega nadmiernemu wysuszaniu i ulega zbyt wczesnemu starzeniu się. Co możesz zrobić? Zalecamy stosowanie mydła glicerynowego, które znacznie przyczynia się do nawilżania skóry. Dobrym rozwiązaniem jest też używanie mydła kokosowego, a najlepszym wykonanie mydła własnej roboty w domu. Pasty do zębów. Ogólnodostępne pasty do mycia zębów znane są niestety z tego, że zaburzają pH jamy ustnej. Markowe pasty podwyższają kwasowość jamy ustnej, zakłócając jej naturalny stan, co negatywnie wpływa na zdrowie zębów. Co możesz zrobić? Proponujemy ci rozwiązanie, jakim jest stosowanie naturalnych, ekologicznych past do zębów. Dobrym pomysłem jest też przygotowanie własnego produktu w sposób naturalny, we własnym domu. Dezodoranty. Być może o tym nie wiedziałaś, ale większość dostępnych w sklepach dezodorantów zawiera szkodliwe aluminium.
Jest on odpowiedzialny za powstawanie chorób neurodegeneracyjnych. Jest to metal ciężki, bardzo negatywnie wpływający na organizm. Zwłaszcza niebezpieczny okazuje się dla kobiet, z racji tego, że pacha znajduje się blisko piersi. W następstwie używania dezodorantów. Metal ciężki, jakim jest aluminium, dostaje się do piersi i powoduje liczne problemy zdrowotne, a wśród nich powstawanie cyst. Co możesz zrobić? Używaj dezodorantu w sztywcie, który nie zawiera aluminium. Również dezodorant jest produktem, który możesz własnoręcznie przygotować w zaciszu domowym. Działają nawilżająco na naszą skórę i pozornie ją odżywiają. Kremy nawilżające nie da się ukryć ich zalet. Ale prawda jest taka, że są wykonane z parafiny i innych pochodnych ropy, czyli ze szkodliwych dla naszego ciała parabenów. Co możesz zrobić? O wiele zdrowsze jest wybranie produktów zupełnie naturalnych. Może to być olej kokosowy, arganowy, migdałowy, sezamowy czy masło shea, karite. Mniej chemii, higiena intymna, mimo postępu i dostępności podpasek i tamponów najnowszej generacji. Jest tak naprawdę źródłem toksycznych produktów, zawierających wybielacze i inne substancje szkodliwe dla naszego zdrowia. Aby uniknąć zagrożenia polecamy stosowanie produktów ekologicznych lub jeszcze bardziej naturalnych. Alternatywą może być też stosowanie kubeczka menstruacyjnego i podpasek bawełnianych. Oba produkty są wielokrotnego użytku i choć wymagają czyszczenia, są o wiele zdrowsze i tańsze. Kosmetyki. Kosmetyki zazwyczaj zawierają wysoką zawartość toksycznych składników. Wynika to z faktu, że mają na celu wywołanie szybkich i intensywnych efektów, które pozostaną trwałe przez długi czas. Zawierają metale ciężkie, pochodne ropy i tym podobne. Zamiast stosować takie kosmetyki, możemy postarać się o inne, dostępne w sklepach z produktami naturalnymi, przygotowane wyłącznie z naturalnych składników. Należą do nich na przykład tusz do rzęs przygotowany wyłącznie z barwników roślinnych czy szminki do ust sporządzone z olejów roślinnych i barwników naturalnych. Innym naturalnym produktem są kredki do oczu typu Kohl, ciemny tusz pochodzący z Indii, który posiada właściwości terapeutyczne. A także pozwala oczyścić oczy z wszelkiego rodzaju nieczystości, które dostały się tam w ciągu dnia. Trzeba przyznać, że niektóre produkty naturalne są o wiele droższe od swoich konwencjonalnych odpowiedników. Powinnaś jednak postawić na zdrowie. Gdy profilaktyka pozwoli ci uniknąć poważnych chorób, stosowanie droższych kosmetyków w ogólnym rozrachunku może okazać się tańsze. Zdjęcia dzięki uprzejmości: Mom Myknowskim Becker, Green Solander i Grekelle _Ann.